Bunio, słyszałeś? Słyszałem. Jakiegoś prezesa to mamy? Ja nic o tym nie wiem. Rządzi za pomocą metalowej pałki. To jest właśnie prezes Polski, prezes bazaru tutaj okoliczny. Postać literacka. No taki dobry duch, no to... Ja znałem już. Jak to mówi, na tych najsłabszych broni. No. On wygląda jak ten, z tego, jakiegoś filmu taki, ten bandyta, rzeczy. Groźny, on musi być groźny prezes. O, przydałby się, na pewno by się przydał. Taki obrońca. Ale teraz chyba już nie ma takich obrońców, jak pan myśli. Nie mamy Kamby, ale jest... Makumba jest. Makumba. No to nie ty akurat. To nie ja. Dzisiaj zapraszam was w podróż śladami prezesa Polski. To jest taki patokryminał, ja to tak nazywam, z elementami humorystycznymi. To jest na pewno najlepsza książka, jaką ja napisałem, bo to jest moja pierwsza książka. Nieprzypadkowo jesteśmy tutaj nad bazarem Szembeka. Tam widzicie dachy tych but bazarowych, no bo prezes Polski to jest człowiek, który tutaj pilnuje porządku. To jest nieformalny prezes. No i dba o lokalną społeczność, żeby jej tutaj nikt krzywdy nie zrobił. Jest jakiś tutaj prezes, tutaj nieformalny bazaru? Bazaru nie, ale jest mocny jeden z Grochowa. To jest taki prezes, który tutaj na ulicach Grochowa rządzi za pomocą metalowej pałki. Taki myślisz? Dobry duch, no myślisz? To... Ja znałem już. Jak to mówi, na tych najsłabszych broni. No. Tak. No to jest właśnie prezes Polski, prezes bazaru tutaj okoliczny. Postać literacka. Może są tacy, no nie? No, może to nie jest może postać, może tak samo, nie? To my o tym nie wiemy. Bo mafia... Taki, no wszystkim nie musimy wiedzieć. To są chuligani, a nie mafiozy, rozumiesz? I to jest taki prezes, który tutaj broni lokalnej społeczności. Taka, wie pani, postać wymyślona, fikcyjna. Pani Panielu, mamy jakiegoś obrońcę do naszym beka. Za każdym razem to ja muszę mordę drzeć, nikt inny. To pan mi go pokaże, to ja mu wódkę postawię jeszcze. O, ten. Ale nie, ale ja chcę go autentycznie zobaczyć, tak na, nie takie jakieś zdjęcie, bo to jest jakiś, on wygląda jak ten, z tego, jakiegoś filmu taki, ten bandyta, rzeczy. Groźny, on musi być groźny, prezes. Że jak ktoś rąbnie tutaj jakiejś pani kasetkę z pieniędzmi, to on idzie i odbiera. No to jak, ostatnio panie babce tutaj rąbdzeli pieniądze i co, i nie było żadnego prezesa i nikt go nie ganiał. No właśnie. No, bo uciekł między budynki, widzi pan. A gdyby był prezes? Bunio, słyszałeś? Słyszałem. Jakiegoś prezesa to mamy? Ja nic o tym nie wiem. To jest o takim obrońcy emerytów. Wierzę w takiego obrońcy. I o, taki prezes bazaru, porządny chłopak. Mnie jeszcze nie okradli, ja się nie dam okraść, ale... O, przydałby się, na pewno by się przydał. Taki obrońca. Ale teraz chyba już nie ma takich obrońców, jak pan myśli. Akcja prezesa dzieje się na Grochowie, gdzie najbardziej wartościową walutą jest honor. Co się liczy najbardziej na Grochowie? Charakter. Szacunek ludzi ulicy. O, może takie ecie pecie. Co pan plecie? No i tu właśnie mamy do czynienia z taką klasyczną sytuacją na Grochowie, cztery radiowozy na bombach, pojechały gdzieś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. No tak tu się kręcą sprawy właśnie tutaj, w tej okolicy. O. Nagle starsze panie, które handlują tutaj w okolicy bazaru Szembeka, giną w niewyjaśnionych okolicznościach, nikt nic nie wie. Wyparowują jak kakao w bidulu. Prezes ze swoim przyjacielem, cyganem, ruszają ku przygodzie, ruszają, żeby rozwikłać tę zagadkę. Idziemy. Śladami prezesa Polski. O, tu już mamy do czynienia, wiadomo, z jakimiś butelkami, ponieważ no tu się pije po prostu, tu się pije, co tu dużo gadać. O, koncert patriotyczny, właśnie o to chodzi. Przepraszam bardzo, właśnie o, tutaj chcielibyśmy
zademonstrować. Proszę bardzo. Tego typu bazary to są ostatnie miejsca w Polsce, gdzie można jeszcze kupić kasetę magnetofonową z piosenkami patriotycznymi Jana Pietrzaka. No i o tym właśnie też między innymi jest prezes Polski. A ma pan piosenki patriotyczne Jana Pietrzaka na taśmie magnetofonowej? Tak, miałem, ale w tej chwili to już wszystko poszło. Pyta się, kto występuje w Prezesie Polski, z jakimi postaciami mamy tutaj do czynienia, no to po kolei prezes, nieformalny prezes bazaru, w pracy lubi sięgać po metalową pałkę, bo jak się nie da po dobroci, to trzeba troszeczkę inaczej. Cygan, uczeń i najlepszy przyjaciel prezesa. Dobry, wrażliwy chłopak, ale ma krótki ląd i szybko się odpala niestety. Marlena, kiedyś miss grochowa, no, dziś utrzymanka mopsu, dorabia handlując odzieżą przed bazarem. Jej mężczyźni umierają w tajemniczych okolicznościach. Nie mamy kambę, ale jest makumba jest. Aha, makumba. No to nie ty akurat. To nie ja, byłem Ewą. Makumba, dusza towarzystwa, hazardzista, przehulał cały majątek. Jego dziadek przyjechał do Polski z Gabonu. Katarzyna walczy o prawa zwierząt, wzruszają ją kurczaki. Od narkotyków dostaje małpiego rozumu. Halina Skwara dorabia do emerytury, sprzedając czosnek przed bazarem. Narzeczona Janiny Pękalskiej, posiadaczka złotej szarfy w kung fu. O, takie tu są postaci. Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe, no ale właśnie no, mniej więcej gdzieś tutaj odbywa się ten handel drobnym asortymentem. Co to jest? To jest wtyczka do wtyczka. Starej. Szarego prodyża. Wtyczka do prodyża, o, tu śrubokręty. Na którąś z tych but, o, na tamtą pewnie wdrapał się prezes i zachęcał tutaj okolicznych mieszkańców do walki. Prezes tu stoi, ta peleryna biało-czerwona powiewa. A gdzieś tam zgromadzili się najeźdźcy. No a myślę, że to gdzieś tutaj właśnie ten mosiężny Kaził dokonywał cudów. Ten heros ukraiński, niskorosła postać, ale naprawdę bardzo waleczna. O, gdzieś tu Janina Pękalska, chwyciwszy obraz, święty obraz z Matką Boską Grochowską, dokona cudu. Być może to jest właśnie ten obraz, a być może jakiś inny. Tu mamy trochę tego tematu dewocjonalnego. A jak to właśnie na bazarze Szembeka, o tym właśnie między innymi jest ta powieść. To jest król cyganów, boss cyganów, postać niebanalna, nietuzinkowa. Gdzieś tutaj za tymi ustami znajdują się zęby wysadzane drogocennymi kamieniami. Każdy ząb to zupełnie inny kamień, szlachetny, zupełnie inna historia. Kto czytał, ten wie, kto nie czytał, niech przeczyta. Piękne miejsce na finał tej powieści. Pytacie, dlaczego ten opuszczony szpital dla nerwowo chorych Zofiówka w Otwocku jest tak ważnym miejscem? Nie mogę powiedzieć, bo jeżeli bym wam to powiedział, to byłby spoiler. Nie będziemy robić spoilerów. I to nie jest taka książka jak każda pierwsza, lepsza książka na półce. To jest książka inna niż wszystkie, ale też myślę, że kiedy już przeczytacie, to da wam satysfakcję. Dużo radości, dużo dobrej zabawy, bo też o to chodzi w życiu przecież, żeby się dobrze bawić. No i tak to właśnie wygląda, tak się sprawy mają z prezesem Polski. Czytajcie, a potem piszcie, jak wam się podoba. No i co, a my widzimy się już niebawem w komentarzach. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Już może mniej literacki, bardziej o życiu po prostu. Przed wyborami. Adam Feder, do zobaczenia. Chodź maleńka za garaże, tam ci wskażę sznyty, dziargi, tatuaże. Zwykł umawiać prezes. Prawdopodobnie chodzi o tamte garaże. Tam prezes wskazywał, to co prezes wskazywał, to wskazywał. Osiedle Dudziarska, tu właśnie pilot ganiał swoją żonę Zytę ze śrubokrętem. Łzawa historia, bo takich też w prezesie Polski nie brakuje. Tam plaża nudystów, a my idziemy w ten lasek przy plaży.
Gdzieś tu stoi wersalka miłości. No może nie będziemy tam wchodzić, nie będziemy przeszkadzać, no bo wiadomo, co na takich wersalkach miłości się dzieje. Zakład szewski Alojzego Kulety, który dokonał tutaj żywota, no bo zaczął biegać nago i na czterech łapach wokół szewskiego stołu, a jak szczekał na Dzidziego, to z gęby ulatywał mu taki zapach, jakby zgniłe szczury jadł, co zresztą było prawdą. Gdzieś tutaj ten diabeł skradał. Ja pokażę zagiętym pazurem. Ten diabeł tak drapał. Być może tam też ten diabeł miał swoje legowisko. Zobaczmy. No tak, to jest takie trochę legowisko diabła, można powiedzieć.